Zapraszam serdecznie wszystkich do porównania na gale kickboxingu MMA. Walczymy dla chorych dzieci. Zrobię wszystko, żeby pasy mistrza świata zostały u nas. Razem pracować w tak zwanych imprezach towarzyskich, na których nawiązują przyjaźnie kobiety i mężczyźni po spożyciu kilku drinków, a męże by czasami samotność nie bawili, mówiliśmy im dobranoc, a różnie to czasami wyglądało. Jak Rafał, jest trema? Jest. Jaka przerwa była do ostatniej walki? No trochę miałem przerwę. Ile? Konkretnie? 6 lat. 6 lat i teraz wiesz, że jesteś tutaj z nami, jutro będziesz walczył. Wyśpisz się, będziesz mógł spać spokojnie. No jasne. Jest jakaś tajemnica na ten dobry sen? Tak, dobrze spać. Dobrze, szybko spać, bardzo szybko spać, nie? Jedni śpią 6 godzin, 4 godziny, drudzy śpią 8 godzin w gry. Wybierz tą najkrótszą, ale najskuteczniejszą. Oczywiście wszyscy trzymamy kciuki za każdego zawodnika, ale byłoby zupełnie nieszczere z mojej strony powiedzenie. Jeszcze kto? Patryk Sztorc, proszę Państwa, on nie mógł siedzieć, też chce się pokazać. Zapraszamy go, Rafał, bardzo dziękujemy. Wiadomo, że zobaczymy się jutro. Brawa, brawa, brawa! Zwiększyłeś wagę? Nie, 77 kg. 77 równie, tak? Wyglądasz najbardziej suchego, twardego, to jest moja opinia takiego, można powiedzieć, kolegę, który cię obserwuje czasami z różnych miejsc. Aha. Dzisiaj wyglądasz dobrze, mamy komplement, łupą swoją stronę, znaczy, że się przygotowałeś, trenowałeś ciężko. Cały czas trenuję. Kolega z Holandii, tak? Kolega jest z Austrii. Z Austrii, tak? Ale Chorwat. Chorwat z Austrii, który przyjechał do Polski trenować z naszym Patrykiem. Zobaczcie, jakie mamy niuanse międzynarodowe na takich właśnie galach. Sorry za mikrofon, odcina mi tutaj w niektórych miejscach. A przed nami Mateusz Rzadkosz. Dziękuję Patryku bardzo. Jutro liczymy na wspaniałą walkę. Mistrz Polski w boksie. Zaprezentuje walkę z cieniem. Wszyscy jesteśmy ciekawi. To jest nasz rodowity chłopak z Gliczarowa. Hej! Pokaż się, Mateuszu, pokaż. Dajcie trochę muzyki. I muzykę potrzebujemy. Chłopak lubi tańczyć. Tak, 1000 metrów nad poziomem morza. Właśnie. Czy to jest dobre dla ciebie, czy złe? No myślę, że mam tą przewagę kondycyjną zawsze. Właśnie, też jestem tego samego zdania. Liczymy, tak jak wszyscy, każdemu zawodnikowi, który jest tu dzisiaj, życzymy jak najlepiej. Ponieważ przyjemnością będzie oglądać to, ile dadzą z siebie, ile dadzą potu, krwi i różnych zupełnie sytuacji, technik, wymiany. Jak twój przeciwnik, jak ty go oceniasz teraz? Może to zbyt prywatne takie, wiesz, i za wczesne pytanie, ale będąc mistrzem Polski, masz świadomość, że mistrza trzeba lać, takie jest zadanie, prawda? On na pewno wojownik, silny, wysoki, mam do niego duży szacunek, ale niestety, no, dzisiaj rękę podamy, jutro wchodzimy i wojujemy. Brawa dla Mateusza! Mocne brawa! We'll be right back.
wyglądacie. Franki nam się denerwował, drodzy Państwo. Dwa dni temu był u mnie, ważył 91, a teraz waży 88,900. Co stres robi z człowiekiem? Alles gut, please. Ja ci mówię po lęcz. Danke, bo. W limicie idealnie 89,90. Prosimy o przymiarkę. Franki, Flesz Pawla kontra Wendel Roche. Ściągniesz okulary czy nie? Mogę ściągnąć. Ale jutro, nie teraz. No. Jak to będzie? Jutro będzie się bić i dwie godziny później dopadacie sobie rączki, no czy nie? Tak? No zaraz po walce zbijemy piątkę. Idziemy na Kopanku. Tak, o. A, na Górali. Na Zakopanej uderzacie, tak? Na Zakopanej uderzymy. Ja to się najwięcej boję tego. Kurwa, ja to najgorzej boję się tych pytań. Tak, jak przez ten. Na tym, jak z mikrofonem. Na imprezę, jak gdybyś zadawać się do gansu. Ale wiesz, zawsze pytać o dzieciach, o takich rzeczach. Ja nie mogę mnie zatykać i koniec.